Cześć, tu Ernest. Cześć, tu Holm. A to są Pogromcy Mitów, czyli jedna z najbardziej niesystematycznych serii na tym kanale. Ale kiedy już taki odcinek wlatuje, to pełną parą. Przedstawimy wam kilka przewspaniałych testów nowego sezonu. Ale na początek mam do ciebie pytanie. Czy ty chciałbyś wygrać karnet bojowy? Jeśli tak, to mamy coś dla ciebie. Pod tym odcinkiem do wygrania są 3 karnety bojowe. Aby wziąć udział w konkursie na karnet bojowy, trzeba w tym momencie zostawić łapkę w górę, komentarz ze swoją nazwą w grze oraz suba na kanale moim i na kanale Holma. Kanał Holma macie w opisie. Okej, zaczynajmy. Pierwszy mit na dzisiaj to, co się stanie, gdy drop wyląduje na nas, jeśli jesteśmy w pudełku. Sprawdźmy to. Pora na pierwszy mit z pudełkiem. Zobaczymy sobie, co się stanie, gdy drop na nas spadnie, a my będziemy w pudełku. Ja myślę, że po prostu się zatrzyma, a ty, Holm? No wyląduje na tobie, no. Raczej tak. No, czy ja utknę na zawsze, zobaczymy. O, jest! Wylądował. Ej, co jest? Czekaj, mogę wstać? Mogę wstać, okej. Okej, ja go mogę otworzyć. A czy ja mogę wyskoczyć? Czekaj. Możesz. What? O, i ląduje. Czekaj, ja a teraz mogę wrócić. Możemy wejść? Nie, chyba nie mogę wrócić. Nie ma tego przycisku w ogóle, nie ma animacji żadnej. Okej, czyli jak wyląduje, to się zatrzymuje, jak zawsze, ale nie da się wejść z powrotem, a jak wychodzimy, to tak troszeczkę się bugujemy, ale jest w porządku. I można wyjść. I otworzyć można. I wejść można, bo już nie jest przyblokowane. No dawaj to! O, teraz mogę. Elo! Co za złodziej pudełek! Nadeszła pora na drugi mit, który brzmi następująco. Czy pomagierzy mogą paść od burzy? Niektórzy z was pewnie pamiętają, że szturmowcy z eventu Gwiezdnych Wojen nie padali od burzy. Jak to będzie z pomagierami? Pora poznać odpowiedź. Ja tylko dodam, że kiedy to robiliśmy, to na customach nie było botów. Dlatego musieliśmy to sprawdzić w normalnej gierce. Napotkaliśmy po drodze wiele błędów technicznych. Co się mi przebranie? Stało swoją postacią u mnie? Jak to? Co jest? Ale jakoś nam się udało. Dobra, słuchajcie, burza już idzie, o jak szybko idzie! Mamy tutaj nasze boty, jesteśmy w przebraniu, więc jesteśmy bezpieczni my, ale zobaczymy, czy boty przeżyją burzę. Uwaga, 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 zaraz będzie i co się stanie? Co, czemu?! Aj! Rozpoznali nas! Ale dalej żyje, dalej żyje! Padł od burzy, padł od burzy! Czaisz? O kurde! Padł do burzy, ale jak szybko padł! Po 2 sekundach padli od burzy, widziałeś to? No uciekałem przed wieżyczką. No, wieżyczka, zniszczyłeś wieżyczkę czy nie? Nie tykałem się, chyba postawiłem tylko ścianę, tak? Stary, wieżyczki też padają od burzy, ale jaja, a kamery? To jakieś dziadostwo ta baza jest, jak to wszystko do burzy pada. No, tutaj byłaby kamera, gdzieś tutaj byłaby kamera, co nie? Tak. Gdzie te kamery są? Padły od burzy, czy w takim razie pada szef? Gdzie jest szef? Halo? Oj, tutaj leży, zobacz! Padł! Wow, czyli to jest nawet jakaś tam taktyka. Idziemy do szefu! Mamy kartę za friko, sam nam oddał kartę. No i elegancko, teraz możemy do strefy iść. Już trzeci mit na dzisiaj to pytanie. Czy pomagierzy atakują pomagierów z przeciwnej drużyny? Nasz plan jest następujący. Przebierzemy się w strój agenta cienia, alter, a następnie pójdziemy do bazy ego na platformie. I przekonamy się, czy nas zaatakują. Holm, wskakuj do motorówki, lecimy na platformę. Albo płyniemy. Weźmy z nim, ze sobą jego. Chodź! O nie, chcę, dobra. Okej, kierunek, platforma. Dobra, Ernest, jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Musimy się skupić, nie ma tutaj miejsca na błędy. Musimy teraz całą bazę sprawdzić po cichu, żeby nas nie zauważyli przeciwnicy. Zapraszam. Ale muszą nas zauważyć. Ale tak, żeby nas zauważyli, nie zauważając i nas nie zabili. No dobra, to idziemy. Idziemy. I za tobą. O, jestem ciekaw, jak zareagują. Jesteśmy z przeciwnej drużyny. Nie mam pojęcia. O ile ktokolwiek przeżył. O cholera, musimy ich znaleźć. Chyba ich jeba. Ja o, chodzi! Jest! Testujemy! O nie, jednak nas nie lubią! Nas. O ty! Dobra! Skapnęli się! Lecimy na nich teraz. Bez pora skrupułów. Na banany teraz. Uważaj, bo tu są gracze jeszcze! O cholera! To jest bardzo fajny detal, czyli nasze przebranie ma znaczenie. Uważaj, bo tutaj cię strzela. Zabiła się łukiem, czaisz? Tak, widziałem to. TNT napowaliła się sama. No niezła jest. Teraz, zamiast mitu, przekażemy wam bardzo fajną ciekawostkę. Pokażemy wam, jak odbijać rakiety od ścian. Do tej ciekawostki zaprosiłem widza. Jest z nami MDJ. Cześć, MDJ. No, hejka. MDJ, ja podłożę na tej ścianie C4. O, C4. A ty, proszę, strzel w tą C4 z rakiety. Uwaga. Oj, właśnie takie coś się dzieje. Odbijają się od podłożonych C4. Czy tak samo było kiedyś? Nie pamiętam. Ale tak czy siak warto o tym wiedzieć, bo to jest bardzo fajne.
What? Ej! Jak to poleciało dziwnie? Jak to leci? No jakoś to jest losowe, jak to lata. To jest dziwne, że to jest losowe, a powinno być... Nie powinno być różnicy, ale dziwne. MDO, chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam Pepeda. Następny mit na dzisiaj to... Co się stanie, gdy rzucimy pudełko na kogoś, kto leci? No dobra, Ernest, to ja sobie teraz zeskoczę, a ty mnie rzuć pudełkiem, dobra? No jaha! No chodź tu. O, no, ej, dostałeś pudło! Ale dostałeś w twarz! Ej, ja w ogóle nie mogę na ciebie założyć. Dawaj. Au! Czego nie działa? Au! Kolejny mit jest naprawdę ciekawy. Sprawdzimy, co się stanie, gdy postawimy lunchpada pod nogami pomagiera. Ciekawe, jaką mają lotnię. Yes! Yes! Wyskoczył! Yes! Co jest? Patrz! What? Co jest? Co to się stało? Jak podleciał! Co to się stało? A jak go wywaliło wysoko? On tak w ogóle się unosił, on nie podleciał, tylko się uniósł no po tak. prostu. Znaczy nie, on spadał powoli, a tak to wystrzeliło go szybko. Spodobało mu się, wraca, zobacz. O, nie, wskoczył znowu. Spada. Jak lata, no to jest niezłe. Znowu spadnie? Aj, no, nie. Bo ale teraz się wróci. No zapraszam. Halo. Idzie. O, idzie. Ty! Jaki co za obroniarz? Coś ty zrobił, wiesz ile tego szukaliśmy? Chyba z 5 gierek, ile to z 3 godziny tego szukaliśmy. Co za zbrodniarz, no. Szósty mit brzmi. Czy plecak Stratusa z 9 sezonu dalej pokazuje starą mapę? Tak, już to kiedyś sprawdzaliśmy, a dokładnie na początku 1. sezonu rozdziału 2. Na start rozdziału 2 pokazywało skan starej mapy. Niestety twórcy gry zapomnieli jej podmienić na nową mapę, ale mam dobrą wiadomość, plecak tej postaci został zaktualizowany. Teraz pokazuje już nową mapę. Fajnie, że twórcy gry pomyśleli o tym małym szczególe. Dalej, następny mit to, co się stanie, gdy zderzą się dwa leczenia? Odbiją się czy przenikną? Ernest, można rzucać teraz leczeniem, ale zastanawiałeś się, co się stanie, jak się to leczenie zderzy ze sobą? Myślę, że przeniknął przez siebie, a ty? Ja myślę, że się zderzy. Okej. Bo... No to próbujemy. Patrz, czekaj, rzucę ci w głowę. Au! I patrz, zatrzymuję się. Dobra, to wyceluję w oczy. Dobra, jestem gotowy. 3, 4. Przenikają. Oj, przenikają. Przenikają, na 100%. Cholera jasna. Ostatnia próba? Nery. No, 3, 4. Przenikają, no, 100%. U mnie przeniknęły. A szkoda. Fajnie byłoby, gdyby tak się zbijały w locie. Teraz sprawdzimy. Czy wieżyczki, kamery i pomagierzy cię widzą, jeśli jesteś w pudełku? Okej, mamy pudełko. Jest pudełko! Lecimy teraz pod kamerę i pod pomagierą. Zobaczymy, czy oni nas... Idź, testuj. Teraz nas zobaczą, zobaczymy. I uwaga. Zobaczył mnie! Zobaczaj! No to nie fajnie. Czyli kamery też widzą na 100%, skoro oni widzą. Już 9. mit na dzisiaj to, czy możemy użyć lunchpada, będąc w pudełku? To ja postawię nam lunchpada, podam pudełeczko i o, lecimy. O, ja sobie wziąłem pudło. O, ja też chcę, czekaj. O. Dobra, to mi nie jest pisane, lecieć to leć sam. No to uwaga, hop, siup. I no da się latać. Jeszcze, o nie. Zobacz! Jak ale lecę. To mnie dziwnie wygląda. Co, teraz. Wyskoczę? Okej, nie mogę wyskoczyć. To dobrze, że nie mogę wyskoczyć. Hop, a teraz już mogę. Na koniec tego odcinka testujemy nowe wabiki. Sprawdzimy, co się stanie, gdy postawimy wabika i zostawimy go jeden na jednego z ostatnim graczem w meczu. Czy mecz się zakończy? Dobra, Ernest, słuchaj, mam wabiki w ręce. Wiesz po co? Wiem. A, to nie będę tłumaczył. No, to w skrócie rzucam teraz wabika, ty mi walisz bułę i zobaczymy, co się stanie. Dokładnie tak. Jeżeli będzie tylko wabik z tobą. Rzucę hop. Ze mnie. Żegnaj. Bum. Wal mi bułę. I wygrałem. I? Proste. A, po prostu. No, o, się ale stara, mój jeszcze walczy. No. Uda ci się. On nawet nie próbuje trafić. I padł jak muszka. No niestety. Taki los botów jest.